Zobaczymy, jak sobie poradzą z Beckhamem i z McManamem. Anglicy chyba nie zmienią ustawienia czwórką w linii w tyłach i tutaj widzę możliwości dla Gilewicza, który znajduje się w dobrej formie i dysponuje dobrą szybkością. Ustawienie reprezentacji Anglii prezentowane jest teraz Państwu, a więc jednak Fowler, mimo że niektórzy sądzili, że może być to Sheringham, a także Owen. Weszli na sobie środki zawodnicy na pole karne. Iwan, dośrodkowanie, Anglicy, Polacy. Hajdo! Była okazja! Pierwsza w tym meczu w pierwszej minucie i 20 sekundzie. Bardzo dobrze, dla zaufania. Atakowany jest tam natychmiast. Na prawą stronę do Hajty. Hajto szuka miejsca do oddania strzału na lewo. Hajto! I po raz drugi za wysoki. Bardzo dobre zagranie Tomka, ale świetne wyprowadzenie zawodnika na plecach Tomka i Iwana. Tomek Iwan ściągnął obrońcę na prawą stronę i Tomek Hajto mógł wejść do środka i uderzyć tam. Inicjatywa po naszej stronie. Phil Neville po raz 19. Debiutował w drużynie angielskiej z Chinami. A tymczasem dobra, piłka! Jeszcze nie koniec! Była to najlepsza okazja polskiej drużyny. Bardzo dobrze zakręcił ten rzut wolny Tomek Iwan na drugi słupek i zdaje się, że po głowie jakiegoś angielskiego obrońcy piłka trafiła słupek. Gubią się Anglicy, próbujemy przejąć, ale teraz oni. Fowler rusza natychmiast. Trzeba przerwać tę akcję i słusznie czyni to Tomasz Waldo. To była dobra okazja. Spójrzmy jeszcze raz. Tomek uderza do bramki i po głowie jednego z Anglików. No byłby, oj, niewiele brakowało, by była bramka samobójcza. Jeszcze raz to samo. Uważnie nasi, oj, oj, oj. Ale niebezpiecznie Fowler. Adam Matysse. Błąd. Tomek Waldo chciał kuchtować do... Przepraszam, Kłos chciał podawać piłkę do bramkarza. I za blisko. Phil Neville. Znowuż niebezpieczna sytuacja. Chyba pola karne. Dobrze, że ta piłka mu uciekła. Nic nie było, czysto. Ale po raz drugi niezwykle groźnie Anglic. Nie było rzutu karnego, nie było rzutu karnego, panowie. Tyle tylko, że polski zespół zbyt długo Włodek szuka tego drugiego oddechu. Na zdecydowanie więcej pozwalamy Anglikom. Spójrzmy jeszcze raz. Tomek. No. Można by było dyskutować na ten temat. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Tomek próbuje ślicznie wybić piłkę. Nie trafia tej piłki, no. Dyskusyjna sprawa. No, a tymczasem Dawid Beckham. Groźnie. Polacy. Adam Matysse. Niebezpieczna sytuacja. Beckham. Jest tutaj Kiun. Jest Fowler i słupek. Ratuje polską reprezentację. Pogubiliśmy się zupełnie. Hajto oj, oj, niebezpieczne, niebezpieczne są te dośrodowania Beckhama. Nie ma czasu na powtórkę. David Beckham po raz kolejny. Wygrać główkowy pojedynek czyni to Hajto, ale Beckham pewnie przejmie piłkę, choć walczy o nią Gilewicz. Beckham. Trzeba go pilnować. Shira przed pole karne, wybić piłkę, czynią to Polacy, siadaczka, no a i teraz jest moment na to, żeby się rozstawić po tym boisku, dotrwać do końcowego gwizdka, złapać oddech w szatni, może jakieś zmiany i grać tak drugą połowę, jak zaczęliśmy ten mecz. Spójrzmy na tą sytuację. Stojący w bramce chyba siadaczka.
do Scholesa, który teraz się włączył tutaj. Niepotrzebnie nasi próbują tam. Ciekawe, jak zareaguje sędzia na tą reakcję. No właśnie. Odsuwa na razie piłkarzy. Będzie żółta kartka dla Tomka, który znowuż niepotrzebnie jakiś rękoczynów tam. Niepotrzebnie Hajto, zacząłem mówić, po raz kolejny zaczyna dyskusję z arbitrem. Ale w ogóle Scholes powinien dostać również żółtą kartkę za symulowanie rzutu karnego. Jeszcze raz spójrzmy na to. Bez dotknięcia. Gramy dalej. Zieliński wyprowadza akcję polskiej drużyny. Razem z Gilewiczem. Na drugą stronę. Jest tam Siadaczka, popatrzył. Hajto, dobre zagranie do Gilewicza. Świetne podanie. Gilewicz i gol! Nie! Broni Martin, ależ to była sytuacja Radosława Gilewicza. Wspaniałe zagranie, świetne podanie Tomka Hajty. W pełnym biegu przyjęcie Gilewicza. Zabrakło mu troszeczkę sił na to, żeby podnieść tą piłkę w najważniejszym momencie. Wtedy, ale uważajmy, bo tutaj Fowler bardzo groźnie. McManaman. Teraz już szybko akcje przenoszą się spod pola karnego pod pole karne. Stuart Pearce. Jest Scholes. Czyste wybicie. Gilewicz i Adams. Trudno wygrać główkowy pojedynek, a jednak się udało. Tylko tyle, że Anglicy przechwycili piłkę. Batty. Scholes. Dużo aktywniejszy. Scholes! Groźne to było. Tak, to jest fakt, że coraz więcej. Jeszcze raz ta sytuacja Gilewicza. Wspaniałe podanie Hajty. Doskonałe przyjęcie. I tutaj zabrakło odrobiny sił na to, żeby tą piłkę podnieść. Liftować tą piłkę i byłaby na pewno bramka. Jeszcze raz. Idealne przyjęcie. I w tym momencie. Ojej. Ten jednak tam. Nie widzi. Bez piłki uderzył w ogóle. Coś niesamowitego. Peti uderzył bez piłki Sieczewskiego. No, ale tak groźnie, uważajmy! Całe szczęście, że opanowaliśmy to. Nie połapał się sędzia w tych rozgrywkach boiskowych poza jego plecami. No i Peti musi dostać czerwoną kartkę. No. Tak jest. Oczywiście. Brawo dla Gintera Peti. I to bez dyskusji. Dwa razy zamach na zawodnika polskiego. Raz bez piłki uderzył Sieczewskiego, a drugi raz w brutalny sposób zaatakował, nie wiem kogo, jednego z naszych zawodników. Nie mamy czasu na powtórkę. Nerwowo i nie ma co się dziwić, proszę Państwa, bo wszyscy tutaj mamy olbrzymie napięcie w tym ostatnich sekundach, których już tak niewiele pozostaje. David Beatty słusznie wyrzucony z boiska. Raz uderzał, drugi raz uderzał i zauważył to austriacki arbiter. Radek Michalski leży na boisku. To było. Widzą Państwo na powtórce. To jest zamach po prostu. A tutaj bez piłki uderza naszego zawodnika. Proszę bardzo. Do niego dogranie. Andrzej Juszkowiak na polu karnym sygnalizuje swoją pozycję. Kłos do Iwana. Dobrze, szanujemy piłkę. Dobre tam dogranie. Juszkowiak! Ej, jak niewiele brakowało! Dlaczego tam był Martin? Ale trzeba już o tym zapomnieć. Trzeba wrócić. Trzeba grać dalej. Doskonała interwencja, ale proszę spojrzeć, doskonałe podanie Tomka Iwana. Świetnie wchodzący Andrzej Juszkowiak. Główka między dwoma obrońcami i trafia stojącego na miejscu Martin. Bramkarza. Ale to piękna akcja, naprawdę. I tutaj Andrzej popisał się świetnie.